Kokaina i 22 tabletki ekstazji miał przy sobie 29-letni mieszkaniec powiatu grójeckiego, zatrzymany przez miejscową policję. Dodatkowo w jego mieszkaniu ujawniono maszynę służącą do porcjowania narkotyków. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz handlu narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia. Bohater on upamiętni wszystkich powstańców warszawskich. Za pół godziny rozpoczyna się akcja, w ramach której organizatorzy chcą stworzyć leksykon wiedzy o walczących. O szczegółach Cyryl Skiba. Bohater on ma edukować i propagować wiedzę o przebiegu walk z 1944 roku. Na stronie internetowej akcji znajdziemy sylwetki walczących o stolicę. Wszystko uzupełnione materiałami wideo, zdjęciami i biogramami. Kolejnym elementem kampanii jest wysyłanie tradycyjnych pocztówek do tych osób, w których można podziękować za ich walkę i poświęcenie. Kartki zostały stworzone przez dzieci ze szkół przyszpitalnych i będą dostępne m.in. w placówkach Poczty Polskiej. A więcej na ten temat można przeczytać na stronach internetowych kampanii. To www.bohateron.pl. Średnio co 11 sekund jest wypożyczany rower miejski z sieci Veturillo. To najświeższe dane związane z czwartymi urodzinami systemu. W tym roku do grona miejskich rowerzystów dołączyło już prawie 55 tysięcy osób. W ciągu 4 lat funkcjonowania Veturillo rozrosło się do 205 wypożyczalni liczących ponad 3 tysiące rowerów. W sumie zostały one wypożyczone przeszło 7 milionów razy. Co ciekawe, cieszą się one zainteresowaniem nie tylko Polaków. Wśród obcokrajowców najwięcej użytkowników to Niemcy. W systemie zarejestrowane są osoby m.in. z Nikaragui, Indonezji, Jamajki i ponad 100 innych krajów. Do 28 sierpnia w Muzeum Narodowym można oglądać wystawę zatytułowaną Brescia Renesans na północy Włoch. Na ekspozycję składa się prawie 50 dzieł z prestiżowych włoskich galerii oraz zbiorów prywatnych. Kurator wystawy, Joanna Kilian, przypomina, że ekspozycja daje możliwość polskiemu widzowi zobaczenia włoskich arcydzieł, w tym Chrystusa Błogosławiącego, Rafaela. Są to odwiedziny wielkiego gościa i tu przecież przez lata pielgrzymowaliśmy do Włoch, żeby oglądać Rafaela, natomiast tu obraz, ten wielki gość odwiedza nas z Warszawy. Jest to niezwykła okazja, żeby w takiej właśnie ciszy muzealnej sali móc bardzo z bliska obcować z tą doskonałością. Do tej pory wystawę Brescia obejrzało w Muzeum Narodowym blisko 25 tysięcy osób. To wszystko w tych wiadomościach lokalnych RDC. Za godzinę oprócz sportowych przygotowań do wieczornego meczu Legii powiemy też o aktualnej sytuacji na budowie drugiej linii metra na Targówku. RDC. Radio dla Ciebie. Dwadzieścia jeden stopni. Teraz tyle pokazują termometry w Warszawie. Po południu mają pokazać maksymalnie do 25. Na razie jest pochmurno, ale będzie też trochę słońca. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na barometrach 1003 hektopaskale. Czas na wiadomości z dróg. Studio Kacper Merk. Cybernetyki, marynarska i sasanki w okolicach tak zwanego Mordoru. Do tego Andersa i Górczewska po lewej stronie Warszawy oraz Grochowska po prawej. To w tej chwili najbardziej zapchane punkty na mapie stolicy. Stosunkowo nieźle można już wjechać do miasta, może poza kierunkiem Jabłonnej. Przypominam też o remoncie Zabranieckiej. Tu drogowcy wieczorem wyłączają ruch i Wojska Polskiego w Piasecznie. Ona nie działa już od rana. Reklama. Nie musimy już trąbić o cenach w sklepach Rossmann. Wszyscy wiedzą, że są niskie. W końcu najlepszym dowodem jest nowa cena Kreta w granulkach, który teraz można kupić za jedyne 5,69. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Lato w mieście? Sprawdź pogodę na Interii. Teraz prognoza aż na 25 dni. Pogoda na Interii. Sprawdza się. Za reklamę dziękujemy. Kampania społeczna. Poproszę fryzurę na telimene z pana Tadeusza, bo idę do teatru. A co pani robi w Polsce? Prowadzę fundację. A to tak można? Można. Oni też tworzą Polskę. Można? Można. Poznaj ich historię na www.salvatti.pl. Kampania realizowana przez Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl. Kampania społeczna. Jest
z nami stały już gość naszych audycji, pan doktor Maciej Pietrak. Witam państwa, witam panią dyrektor. Panie doktorze, dużo już powiedzieliśmy o lemurach, o gibonach, o sajmirkach, jednym słowem o mieszkańcach dużego stawu, mieszkańcach naszych wysp. Bardzo dużo się w ich życiu dzieje, każdego dnia, więc należy oczekiwać, że czasami coś kłopotliwego, również kłopotliwego dla pana, panie doktorze, jak to jest? Tak, czasami się zdarza, na szczęście bardzo rzadko, ale jeżeli już się chwycą, no to... Ale kto? Lemury? Te łagodne lemury? Lemury łagodne, takie fajne milusie z tymi prążkowanymi ogonkami, które tak siedzą i sobie tak fajnie czyszczą te ogony i rozkładają rączki do słońca. Ale panowie, jak się chwycą za włosy, no to włos sypie się gęsto, a i rany dotkliwe też są. Właśnie ostatnio taki był incydent. Julian chwycił się... Słynny król Julian chwycił się z niejakim Tomusiem. No i Tomusiowi rozpruł w prawej rączce wskazujący palec. A wiecie państwo, co to wskazujący palec i do czego on służy na co dzień? Nie tylko u lemurów. W związku z czym musiałem ten paluszek mu poszywać. Na szczęście nie uszkodził mu Julian struktur głębiej leżących i na dodatek jeszcze w drugiej rączce też mu uszkodził opuszkę i też musiałem szyć. No, a Julian poza lekkimi ubytkami włosa nic więcej nie miał. Tak jest, czyli wyszedł z tego nasz król Julian i dalej wita tutaj gości. Samiczki też czasami mają kłopoty. Trafił się poród bliźniaczy. Ja jeszcze nie wiedziałam, że to jest bliźniaczy. Samiczka nie mogła urodzić i po dogłębnym badaniu ginekologicznym wykonanym małym moim palcem okazało się, że niestety płód jest źle ułożony. Zdecydowałem się na zabieg cesarskiego cięcia. No i w trakcie zabiegu, jak już ewakuowałem jednego noworodka, patrzę, a tutaj drugi siedzi w środku, w brzuszku. No i drugi też został wyjęty na świat Boży i tym sposobem mama miała podwójne szczęście. I nie było problemu z odchowem, prawda? Bo ona szybciutko doszła do siebie, mama. Tak, całe szczęście, że lemury cudownie się goją. I również w tym przypadku, bo to ważne, że matka mogła karmić, prawda? Tak, karmiła oczywiście. Oboje. Tak, tak, tak. Mama karmiła, trzymając jedno dziecko przy jednej piersi, a tak, drugie tak, to wygląda drugiej. Dokładnie, tak. A potem już pomagały jej ciocie dzieci, bo przecież jak wspominaliśmy, lemury bardzo solidarne i w odchowie pomagają też inne samice i całe stado odchowało tę bliźniaczą parę. Pięknie to wygląda, żeby tak zawsze u ludzi wyglądało, to by był cudowny sielski obrazek. No miejmy nadzieję, że tak będzie. I chyba już u tych zwierząt więcej takich przygód i historii nie było, bo można powiedzieć, że i gibony, i sajmirki to raczej zdrowe zwierzęta, odporne, prawda? Odpukać nigdy nie miałem kłopotów z sajmirki. No był jeden przykry incydent, kiedy czołowy samiec wsadził rączkę do sąsiedniej klatki, gdzie były inne, dużo większe małpy i niestety tą rączkę musiałem amputować, ale cudownie sobie radzi. Ja go obserwuję już tyle lat. On pięknie tą jedną rączką się posługuje, jeszcze sporo dzieci było po nim. No więc właśnie, zupełnie mu to w życiu nie przeszkadza. Nie. Chociaż decyzja pewnie w tym momencie, co pamiętam, jak się pan denerwował, panie doktorze, że trzeba podjąć decyzję o amputacji. No ale tak to bywa, prawda? Ja tylko się martwię i mam nadzieję, że nigdy się nie stanie, żeby moje ukochane gibony nie zapadły na jakąś chorobę krtani czy gardła i żeby nie przestały śpiewać, bo po prostu nie mogę sobie wyobrazić dnia w zoo bez tej arii powitania słońca. No tabletki do ssania trzeba dawać i gardziołkiem będzie w porządku. Czyli nie grozi nam to i proszę państwa, absolutnie. W takim razie zapraszam do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Im wcześniej, tym lepiej, bo wtedy usłyszą państwo ten wspaniały śpiew gibonów. A panu, panie doktorze, jak zwykle za wizytę w audycji bardzo dziękuję. Ja dziękuję państwu i pani dyrektor. Poproszę panią teraz doktor, będzie rzewowa wszystkich małp w ogrodzie warszawskim, tu. Szeroką po rozmowie z pielęgniarzem zwierząt. Panie Aniu, gibony, lemury, sajmirki to wszyscy mieszkańcy naszych wysp na dużym stawie. Mówiliśmy o gibonach, jak znakują swój teren, określają swój rewir przepięknym śpiewem, a
Jak to robią lemury? Rzeczywiście gibony używają do znakowania swojego terytorium głosu, śpiewają w duetach. Jeżeli któryś gibon śpiewa samodzielnie, to znaczy, że jest samotnikiem, który właśnie oddalił się od rodziny i szuka swojego miejsca w życiu, bądź pomaga rodzicom, ale nie bierze udziału w duecie. Natomiast lemury katta robią to inaczej. One w tym celu używają zapachu. Lemury katta na przedramionach, zarówno samce, jak i samice, mają gruczoły zapachowe, przy czym u samców te gruczoły, a są one widoczne, bo jest to taki po prostu placek ciemny na jasnej sierści, bardzo wyraźnie widoczny, więc można to zobaczyć ładnie. U samców ten placek, że tak się wyrażę, pokryty jest jeszcze ostrogą, taką wyroślą ostrą, i samce używają tegoż gruczołu do znakowania terytorium, a robią to w dwojaki sposób. Mogą znakować drzewa na przykład, ocierając o to ręce, dodatkowo jeszcze tą ostrogą naruszają korę i zostawiają tam swój zapach, bądź też używają tego, znakując swoje ogony. Ocierają rękami o ogony, te ogony zaczynają oczywiście odpowiednio pachnieć. Tak, użyję tego ładnego słowa. Ale to nie koniec. Następnie te ogony zadzierają do góry, stają naprzeciwko siebie takie dwa samce i zaczynają tymi ogonami powiewać. I to się nazywa po angielsku stink fight, czyli można przetłumaczyć walka na smród. Taką brały metodę. Oczywiście byłoby pięknie, gdyby ta walka kończyła się w tak pokojowy sposób, czyli ten, który brzydziej pachnie, czy mocniej pachnie, ten wygrywa. Niestety bardzo często u lemurów jest tak, że dochodzi do prawdziwej walki, a kły mają bardzo ostre i rany zadawane przez te kły potrafią być bardzo poważne i mogą się nawet kończyć zgonem przeciwnika. Wspominał nam o tym pani pracownik pielęgniarz, że kilka razy miał do czynienia i o tym, że musi zawsze jednak uważać, mimo że takie łagodne z wyglądu, to jednak uważać, być czujnym trzeba bezustannie. To prawda. Pani Aniu, pani doktor, niech pani nam powie, bo tutaj już wiemy, że walczą nasze lemury, takie piękne, takie estetyczne, ale walczą na smród, można powiedzieć, ale są czystymi zwierzętami, bardzo dbają o higienę, prawda? Zgadza się, lemury, zresztą jak i pozostałe naczelne, są czystymi zwierzętami. Co więcej, natura wyposażyła je w grzebień, którymi rozczesują sierść. Co prawda umieściła ten grzebień w dziwnym miejscu, mianowicie w pysku. Tak, ponieważ zęby siekacze i kły w żuchwie ustawione są do przodu, są wysunięte i tworzą rodzaj grzebienia. Tak jak w naszym grzebieniu mają ząbki, tak te zęby właśnie lemura wyglądają i do tego właśnie też są używane. Czyli albo lemur samodzielnie rozczesuje sobie się tymi zębami, albo też siedzą dwa lemury obok siebie i każdy jakby jest u fryzjera, czyli pomaga w toalecie drugiemu osobnikowi, a takie wzajemne rozczesywanie sierści jest bardzo ważne, ponieważ generalnie u naczelnych iskanie i właśnie dbanie o skórę i sierść towarzysza zacieśnia więzy pomiędzy osobnikami. Więc poza względem toaletowym również taki grzebień służy względem takie społecznym. Wzajemne usługi, prawda? Tak, czyli nie dosyć, że opatulają się ogonami wzajemnie, grzeją się wzajemnie, to jeszcze czeszą się i czyszczą się wzajemnie. Tak jest. Zresztą u nas do fryzjera też wiele osób lubi chodzić, bo czerpie z tego rodzaj przyjemności. Jest to ogromna przyjemność. My kobiety coś o tym wiemy. Tak jest. Jaki relaks. Pani Aniu, jeszcze pani nam powie o przygodzie, jaką mieliśmy, dosyć taką emocjonalną, bo przecież lemury, wiemy, barierą nieprzekraczalną jest dla nich woda, jak dla pozostałych mieszkańców naszych wysp. Nie lubią, nie umieją pływać, no przynajmniej taka jest nasza wiedza, skoro nie wchodzą do wody, panicznie się boją, więc uznajemy, że nie umieją pływać. A jednak coś się zdarzyło w historii naszych lemurów. Rzeczywiście, lemury występują na Madagaskarze, nie zasiedlają kontynentu afrykańskiego, pozostały tam, ponieważ po prostu nie potrafią pływać. W związku z tym wybudowaliśmy tutaj wyspy dla nich, przygotowaliśmy wyspy i rzeczywiście na tych wyspach lemury katta żyły sobie spokojnie, wszystko było pięknie. Wiele lat, nie mieliśmy żadnych dziwnych zdarzeń, aż któregoś dnia sprowadziliśmy samca do naszych dziewczyn. Samiec został wpuszczony po raz pierwszy do dziewczyn na wyspę. Nie będę pytać, skąd go sprowadziliśmy, bo proszę przecież nie to pytać. Nie, prawda? To chyba nie zmienia istoty nie, rzeczy. Zupełnie. Miejmy natomiast nadzieję, tak. Nie natomiast pytać, proszę nie chyba nie spodobał się tym dziewczynom, ponieważ tak,
okazało się, że potrafi pływać i uciekł na sąsiednią wyspę. Został złapany i ponownie przedstawiony dziewczyną. Jeszcze trzy razy nam uciekał, aż w końcu stwierdził, że nie jest tam jednak w tym bawieńcu tak źle i więcej nie mieliśmy tego typu przygód. Czyli to nie był pojedynczy przypadek, on kilkakrotnie uciekał, czyli on po prostu umiał pływać. On tak się zdarzał. Najwyraźniej tak się zdarzają się takie różne nawet wśród lemurów, wśród zwierząt zupełnie inne cechy niż pozostałych wszystkich. Może tak wszystkiego jeszcze do końca o tych zwierzętach nie wiemy. I to jest najpiękniejsze, że my cały czas się czegoś dowiadujemy. Nie mamy po co tu być i po co pracować. Bo inaczej to byłoby nudno, prawda? Oczywiście. Wiadomo, że każdy powie na pytanie, które zadam, które głosy z tych naszych wyspiarzy są dla pani ucha najprzyjemniejsze. No wiadomo, ten melodyjny śpiew gibonów. Ale chyba najciekawszy, przynajmniej dla mnie, to jest głos lemura Barry właśnie. Ten wrzask szaleńca, tak się często określa w literaturze. Słyszy go pani codziennie? A na szczęście codziennie go nie słyszę, ponieważ rzeczywiście jest on straszny, zwłaszcza w sezonie zimowym, kiedy lemury są w małpiarni, w zamkniętym pomieszczeniu i zaczynają wrzeszczeć na całe gardło, to powiem szczerze, że uszy mają problem ze zniesieniem tegoż głosu. Natomiast ja osobiście najbardziej chyba lubię niekoniecznie śpiew gibonu, który jest piękny rzeczywiście i nie wrzask szaleńca Wali, ale ćwierkanie sajmirek, które świergoczą jak ptaki. I często podjeżdżam tam pod wyspę. Na wyspie rośnie wierzba obstniona. Sajmirki są małymi małpkami, więc ciężko je tam zobaczyć. I zaczynam do nich ćwierkać. I one mi odpowiadają, przybiegają i nagle pojawiają się wśród tego listowia. I rzeczywiście to chyba jest dla mnie najprzyjemniejszy moment, jeżeli chodzi o porozumiewanie się z mieszkańcami wyspy. One w ogóle oprócz tych głosów i właśnie tego ćwierkania to robią takie fajne, miłe wrażenie, bo one są bardzo wesolutkie. To są takie wesolutkie małpki. Takie żywe srebro. Te urody mają taką, powiedziałabym, niebanalną. Rzeczywiście uroda niebanalna. Niektórych może nawet przerażać, bo inaczej na sajmirki mówi się trupie jabłki. Właśnie dlatego, że mają twarz okoloną taką białą maską, troszeczkę przypominającą właśnie czaszkę człowieka. Ale poza tym rzeczywiście są to fajne małpeczki, zwinne, sprytne, skoczne. Cały czas w ruchu, cały czas czegoś szukają. Na wyspach non-stop polują na owady, więc zmniejszają populację mu, która Arabów się tam w okolicy zaległa. I tyle są malutkie. Rzeczywiście trzeba chwilę postać przed wyspą, żeby je zauważyć. Nie dziwnego, że są często odłapywane z wolności i często traktowane jak maskotki, prawda? W ich ojczyźnie, w Ameryce Południowej można spotkać sajmiki gdzieś w rękach handlarzy, bardzo często je oferują. Można spotkać gdzieś na smyczy. No oczywiście pewnie nie jest to dla nich szczęśliwy byt. Dla mnie przychodzi do głowy oswajać. Zgadza się, rzeczywiście sajmirki bywają wykorzystywane jako zwierzęta domowe, ale chyba nawet jeszcze większym problemem jest to samo w przypadku lemurów katta. Lemury katta fantastycznie się oswajają, są łagodne, ile w stosunku do siebie potrafią być bardzo brutalne, tak jak mówiłam, i pogryźć się bardzo poważnie, tak w stosunku do ludzi, o ile nie są odchowywane przez ludzi, są bardzo łagodne. A tutaj może tym razem do małpki, jak one się fajnie uczą. Wspominałam o tym. Właśnie. O przywileju członków klubu miłośników ogrodu. I nigdy nie mieliśmy problemu. To niestety wykorzystywane jest na Madagaskarze, gdzie zwierzęta... W ich ojczyźnie, endemiczny to gatunek, tak przypomnijmy. One żyją tylko na Madagaskarze. Otóż tam są odłapywane z wolności i traktowane jak maskotki, z którymi turyści robią sobie zdjęcia, więc są źródłem dochodu dla mieszkańców wyspy. A niestety bardzo szkodzi to po pierwsze samemu zwierzęciu, bo to nie jest normalne, że jest wychowywany i mieszka wśród ludzi, a nie wśród swoich pobratymców. Po drugie, tworzy obraz lemura jako takiej maskotki. Przyczyniły się też te filmy, prawda? Tak, właśnie. Ostatnio w internecie krążył filmik lemura katta, który cały czas domagał się głaskania przez dzieci. I to spowodowało, że mnóstwo osób stwierdziło, że one też chcą mieć takiego lemura. Ja bardzo przestrzegam przed postrzeganiem zwierząt dzikich jako maskotek. To, że wydaje nam się, że one to lubią i jest to takie fajne, niestety tak nie jest. I to właśnie odbija się na zwierzętach dzikich w ich naturalnym środowisku. Ja też przestrzegam, jeżeli ktoś koniecznie chce i bardzo dobrze mieć zwierzę, bo zwierzę w domu dobrze, żeby było, tak uważamy my tutaj pracownicy ogrodu, wiemy, dzieci powinny się odchowywać ze zwierzętami, jestem głęboko przekonana, że to im dobrze robi, ale niech tymi zwierzętami będą zwierzęta domowe. Nigdy w życiu dzikie, nawet jeżeli obłaskawione, oswojone, nigdy. Wystarczająco dużo psów szuka domu, tak żebyśmy nie musieli szukać wśród egzotycznych zwierząt. Oprócz tego, że to jest oczywiście niemoralne, bo takie jest, nazwijmy to,
to jest to zupełnie bez sensu. Ja miałam pół roku u siebie w domu małpkę. Wiele, wiele lat temu była u nas kapucynka, która straciła matkę. Trzeba było ją właśnie wziąć na sztuczny odchów. No więc wzięłam ją do domu i z nią zostałam. No i proszę Państwa, to było cudowne. Bardzo oswoiło się to zwierzątko. Edek się nazywał, to był samczyk. Bardzo go wszyscy kochaliśmy w rodzinie, ale po pół roku my nie mieliśmy domu. To nie był już dom. Nie było żadnego talerza w domu, bo wszystkie wytłukł. Nie było żadnej firanki na oknie. Wszędzie były odchody kapucynki, bo powiedzmy małpa jednak to nie kot i ona nie będzie robić w jednym miejscu, tylko gdzie popadnie. To jest bardzo ważna informacja, trzeba o tym wiedzieć. Jednym słowem, bardzo prosimy słuchaczy, żeby im do głowy nie przychodziły takie rzeczy, jak trzymanie w domu zwierząt egzotycznych. Bardzo popieram ten apel, tak, bo rzeczywiście zwierzęta dzikie generalnie nie powinny być trzymane w domach, nie tylko ze względu na naszą wygodę, bo potrafią naprawdę narobić dużo problemów, ale też ze względu na nie same. Ale o jednej ważnej rzeczy. Nie powiedziałyśmy w tym wypadku, Pani Aniu, o rozróżnianiu płci u gibonów, bo to jest bardzo ciekawa historia. Gibony dorosłe, samiec i samica, wyglądają jak przedstawiciele dwóch zupełnie różnych gatunków. Bo choć wielkością są zbliżone, to jednak ubarwienie bardzo się różni. Tego typu zjawisko, występujące również u innych gatunków gibonów, nazywa się dichromatyzmem płciowym, czyli różnym ubarwieniem różnej płci. Samce gibonów są, mówimy cały czas o dorosłych, tak, za chwilkę jeszcze powiemy, bo to jest bardziej skomplikowane, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Otóż samce są czarne i mają tylko takie płowe bokobrody, natomiast samice są płowe i mają czarną czuprynkę. Tak jak powiedziałam, na pierwszy rzut oka wydaje się, że okej, wystarczy, tak, albo ucha. Natomiast okazuje się, że gibony rodzą się jasne. Bez względu na płeć. Bez względu na płeć, wszystkie są jasne, właściwie w kolorze futerka mamy, więc jak są na piersi u mamy, to ich prawie nie widać. W wieku kilku miesięcy zaczynają nagle szarzeć. I po tych paru miesiącach robią się całkiem czarne. Poza bokobrodami. Młode. I wyglądają jak małe samce. Jedne i drugie, czyli i malutkie dziewczynki, i malutkie dziewczynki, chłopcy. I malutcy chłopcy wyglądają jak samce. Takie miniaturki. Tak jest, jak tata. Są podobne do taty. Czyli najpierw były podobne do mamy, teraz do taty. Teraz tak się zrobiły podobne do taty, dokładnie. I tak rosną sobie. Aż do wieku 6-7 lat mniej więcej, kiedy zaczynają osiągać dojrzałość płciową. Jeżeli są chłopcami, to nic się nie dzieje, już tak zostaje. Natomiast jeżeli są dziewczynami, nagle zaczyna się proces odwrotny, czyli znowu w sierść z ciemnej zaczyna zmieniać się w jasną. I dopiero wtedy, czyli dopiero po osiągnięciu dojrzałości płciowej, my możemy z pewnością powiedzieć, czy mamy do czynienia z panem, czy z panią. Dlatego, że... Żeby jeszcze także żebyśmy nie przesadzali, proszę Państwa, czy to jest un, czy to jest una. Dlatego samc, mówię, że w naszej tej literaturze nie jest istotne, czy to jest on, czy to jest ona, proszę rozróżnienie to, Państwa. Tak jak mówię, staje się możliwe u nas artykuły są pisane, nie ma, pełnym wybarwieniu nie ma imienia, nie ma nazwiska, nie ma tytułu, nie ma nic. Oczywiście musimy robić już badania laboratoryjne. A niektórym jest to bardzo potrzebne, proszę Państwa. No i dlatego też kolejna choroba, że tak, ludzie tak udają, szpanują, są bardzo wielce znaczący, jak to się mówi, że święto nie wniósł. No to tak mówią, albo że od papieża chce być świętszy, od papieża chce być świętsza, że najmądrzejsza w całym rodzie. Głupio chytra najmądrzejsza się urodziła w całym rodzie, także widzicie Państwo. No to do głupot dochodzi, Jezus to pięknie powiedział, żebyście posłuchali się dzieci, to one by wam to powiedziały, żebyście przyjrzały się małpkom, to one by wam to powiedziały. Biblia mówi, idź do mrówki leniwcze, a może byśmy powiedzieli, idź do dziecka leniwcze. I zobacz, że dziecku nie jest potrzebny ani docent, doktor habilitowany, tylko potem takiemu gadowi, który już nie wie co, ma różnego rodzaju możliwości. No to wtedy dajmy powietrze z Saskiej Kępy, bo tutaj w Warszawie, czy Saska Kępa, czy co, to nie ma tej kultury. Kultura pojechała do Wrocławia z Warszawy. Tutaj nie mamy, proszę Państwa, żadnej takiej wyższej kultury. Dajmy może troszeczkę powietrza więcej, jako że, wiecie Państwo, powietrze jest potrzebne. Powietrze jest potrzebne. To więc o co chodzi? Co mnie pociągnęło do Świadków Jehowy? Znam bardzo wiele osób, bardzo wielkich, że tak powiem, no już wyżej być nie mogło, prawda?
jak dyrygent w Teatrze Wielkim, prawda, i opery, i baletu, Teatr Wielki Opery i Baletu. No to jak pan, proszę państwa, Centomirski Stefan, jak ta Alina Lasota, reżyserka litewska, jak, proszę państwa, no całe mnóstwo plejary, ja już tu nie będę nic mówić, bo żeby ktoś, wiedza wbija w pychę, takie fakty różne też wbić mogą w pychę, co mnie pociągnęło do Świadków. Kiedy po raz pierwszy byłem na zebraniu w sali Królestwa Świadków Jehowy, jeden z punktów programu przedstawił mały chłopiec. Tutaj już znowu dzieci. Proszę państwa, ile w nich mądrości. A ten człowiek to może nam nie jest znany, bo to są rzeczy nie z Polski. Na spotkaniu towarzyskim z przedstawicielami armii Chin oraz innych krajów. Z moim bratem Renato. Rok 1905. Boże, jak to dawno było. Tak. Chociaż ledwie go było widać, kiedy po raz pierwszy byłem na zebraniu w sali Królestwa Świadków Jehowy. Jeden z punktów programu przedstawił mały chłopiec. Chociaż ledwie go było widać z zamównicy. Przemawiał w sposób opanowany i umiejętny. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, że widzicie państwo, że małe dziecko potrafi się ściśle wyrazić krótko, bo tutaj te mohery jak się rozsiądą, to cały dzień mogą gadać i to na niczym spędzają czas. Na dosłownie na niczym. To mało tego, że na niczym. Dochodzi do awantur, do bijatyk, do kłótni. To jest coś fatalnego. Coś fatalnego. No nareszcie na tym moczydle coś zrobią, bo Janek Witek mówił, że tam śmierdzi trupami. To żeby odwrócić uwagę od trupów, od wojny. Nasza drużyna, między innymi od pani Wrotki, to we Wrotkarni Roller Disco. Wpadajcie i wy, na pewno będzie zabawnie. No i jeżeli chodzi o szczegóły pogody, to rzeczywiście niebo może być w Warszawie dzisiaj zachmurzone, ale bez deszczowo, maksymalnie 23 stopnie. No tak, słucham. Sponsorem SK Summer City jest właściciel Faktory Anamotor i Faktory Ursus. Nie, kochana, to jakaś pomyłeczka. No ja nie wiem, ten taki niepodobny numer tutaj do mnie dzwoni zresztą, no. No nie ma sprawy, okej. Także proszę państwa, wyć nie. Tutaj wiecie państwo, o tych frankowiczach od rana trąbię, ja tu powietrze saskie kępy puszczam. Przemysłowe przewalutowanie zobowiązań będzie przesunięte. Powietrze saskie kępy puszczam, no bo troszeczkę przyszła ta Wielka Grecja pozamiatała po tej Lipski furze. One jak tu nabrudzi, proszę państwa. To jest deratyzacja, dezynfekcja i nie wiadomo co jeszcze. I dezynsekcja. No. To mnie pociągnęło do Świadków Jehowy. Ja myślę, że państwo sobie to sami przeczytacie. Dużo tego jest, bardzo dużo. Bardzo dużo tego jest, bardzo dużo. Bardzo dużo.
plus swoich firm po zamknięciu tzw. starego mostu na Narwi. Przypomnijmy, od zeszłego piątku obowiązuje tam zakaz wjazdu tirów, przez co kierowcy muszą nadrabiać drogi. Protestujący domagają się budowy przeprawy zastępczej. Rozpoczęcie protestu planowane jest na godzinę 12, rondo Siemowita. Przypominamy, krzyżuje ze sobą dwie drogi krajowe, 61 i 53. Dlatego możemy spodziewać się dużych utrudnień. W sumie na 1 000 000 zł zadłużone są w ZUS-ie 3 szpitale z regionu radomskiego, które tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ujawnił. Rzecznik prasowy ZUS-u, Piotr Lewiński, wyjaśnił jednak, że... Oszustystyczne wibracje wyłączamy, bo po co? Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Koncika, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Jego pracodawcy rodzi obowiązek składkowy. Zleceń w szpitalach w całej Polsce z ostatnich 4 lat okazało się, że zaległości sięgają ponad 100 milionów złotych. Rosja rozważa częściowe zniesienie embarga na produkty spożywcze z krajów Unii, w tym z Polski. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W dokumencie wskazano, że chodzi o te towary, które przedsiębiorcy wykorzystują w produktach przeznaczonych na dzieci. Moskwa zezwoliła na wwóz 25 ton cielęciny, 35 ton wołowiny, 10 ton mięsa drobiowego i 662 ton warzyw. Resort rolnictwa wprowadzi także specjalne warunki techniczne dla sprowadzanych towarów. Mięso powinno być bez kości zamrożone, a warzywa pokrojone w kostkę i również zamrożone. Wnioski od eksporterów będą przyjmowane do 15 października i rozpatrzenie potrwa do 20 dni. A Rosja wprowadziła embargo spożywcze dla krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski, w sierpniu 2014 roku jako sankcje odwetowe za unijne restrykcje nałożone w związku z aneksją Krymu. Na koniec wiadomości RDC Sport. Warszawska Legia zagra dziś o awans. Jackowski rozpacza, że mu nic nie wychodzi z wróżenia. Ze słowackim Zęczynem w pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali 1-0. Zdaniem pomocnika Legii Michała Kopczyńskiego, Trenczyn to nieprzewidywalny zespół. W zasadzie w każdej chwili wyrażał jakąś udaną akcję indywidualną, jakąś piłką, szczególnie mam na myśli tych skrzydłowych, którzy potrafią zrobić trochę zamieszania, więc no my musimy być koncentrowani w 100% przez cały mecz. Początek spotkania o 20:45 przy Łazienkowskiej w Warszawie. Sponsorem prognozy pogody jest Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu Ultratex. Za oknami pochmurno z przejaśnieniami. Teraz na termometrach na Mazowszu mamy 21-22 stopni. Będzie maksymalnie do 25. Ciśnienie w normie, na barometrach 1300 pascal. Sponsorem prognozy pogody jest Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu. Mówią, że panujące tam warunki przypominają więzienie. Większość z nich nie ma dostępu do lekarzy, a częściej wręcz odmawia się pomocy. Nawet w sytuacjach zagrażających życiu. Australia to nie Ameryka. Wrzona kampera, panie, gra Marta Nierodkiewicz, którą można się dowiedziała. W takich produkcjach jak Płynący, Bieżący czy Pakt. Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Łukasz Grzegorzek. Trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Radom Wąsko. Roczna edycja obchodzi 12 000 Polski i 40-lecie radomskiego czerwca. Koncerty odbywają się w każdy wtorek do 9 października w różnych kościołach. Inauguracyjny koncert już za nami, kolejny w przyszły wtorek. Szczegółowy program festiwalu do zobaczenia na naszej stronie w internecie www.rdc.pl. Na koniec retrospektywa polskiej artystki w Chinach, czyli instalacje, fotografie i sztuka wideo Katarzyny Kozyryk w państwie środka. Tomasz Zajewicz. Retrospektywną ekspozycję tworzą najważniejsze prace Katarzyny Kozyry od początku jej kariery po dzień dzisiejszy. Wystawę przygotowała trójka kuratorów Manuela Liet, Diana Walewska oraz Chen Shen. To pierwsza tego typu wystawa w Chinach, mówi Katarzyna Kozyra. Jest to solo show. Nie jest to tak do końca retrospektywa, ale jest to wystawa rzeczywiście indywidualna i pokazuje większość najważniejszych rzeczy. Jestem zaskoczona, że bardzo dokładnie czują moją intencję, że się identyfikują z problemami. Kozyra to laureatka wielu nagród, m.in. wyróżnienia na 48. Biennale Sztuki w Wenecji. Na ekspozycję w Pekinie można oglądać do połowy sierpnia.
największy zespół kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy. Zaganiam w życiu. Warto dzwonić na dwa i podłożyć z nartem mody na Mazowsze. Może najbliższy czwartek. Wyrusz w podróż szlakiem folgowym na Mazowsze. Poznaj bliżej nasz wyjazd do Złania. Moda na Mazowsze. No, może być lepiej, że jeszcze złodzieje mogą być, wiesz. A co mi tam już poczytać z serca? Nie, cieszymy się, że jest liczna grupa właśnie tam poczytać z serca. Na pracy sobie stajesz, mówisz, że pan się robi. Te pierwsze 3-4 dni są trudne, potem jak już wchodzę w rytm treningowy, jest coraz łatwiej. Przynajmniej 3 razy w tygodniu, po te 30 minut z domu poruszać się, podlegać mu tu ktoś i nie zapominać o gimnastyce. O Boże, jaka jestem zajęta i naprawdę nie mam czasu nawet iść gdziekolwiek do fitness klubu i poćwiczyć. Aktywna sobota. W sobotę po 6:00. Zapraszam, Małgorzata Kruk. Sponsorem programu Aktywna Sobota jest klub Mila Kamień. Miejsce na rodzinne wakacje na Mazurach. Autopromocja. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że w 2016 roku miesięczna opłata za używanie odbiornika radiowego wynosi 7 zł, a dla odbiorników telewizyjnego i radiowego 22 zł 70 groszy. Przy opłaceniu abonamentu za okres dłuższy niż miesiąc. No dobrze, kończ ci ta piosenka. Przypominamy, że kobieta. Korzystanie z telewizji. Fajne te piosenki były kiedyś, proszę Państwa, w radiu, jak puszczali arabskie piosenki. O, jakie fajne, to jest 10 lat temu. Chodziłam sobie, spacerowałam po tym parku z Karyszewskim i słuchaweczki na uszach i miałam arabskie piosenki. O, jak fajnie. A teraz nie mogę dojść do siebie, bo tak. Jakaś chemia promieniuje. Tutaj z ulicy smród jeden wielki. Zobaczymy dalej. Róg w interesie, to zacznę może od gości i od spraw, które podejmiemy. Mazury Air Show 2016. Ksiądz Natanek już znowu przedstawia, no ciekawe. 7 sierpnia na Jackowski, Mazury startuje 18 edycja. Które mi się nie udało, Jasnowi. Lotniczych, o tym porozmawiamy, no ale... I nadaje, i straszy. Też o tym, co się będzie działo w Warszawie. Czyli lepiej byłoby takiemu Jackowskiemu pójść do sali Królestwa Świadków Jehowy, żeby, proszę Państwa, no i jeszcze, myślę, obciować z Panem Bogiem, po co takiemu komuś, proszę Państwa, kibiców, ciągle wrócić. Koszykówki, zwłaszcza tej skoro Żydom nie wolno było wrócić, to już jest blisko. Warszawskiej no to trzeba było nie wrócić. Po co król Saul poszedł... Tym sobie też pomówimy, oczywiście poszedł do wróżki z Endor. Zawsze, nasz konkurs dużo. Po co Saul poszedł do wróżki z Endor? Klasyka, nowości, no właśnie, klasyka. Przepiękny utwór na dobry początek. Rok 1971, album LA Woman grupy The Doors właśnie. Za chwilę w roli głównej Ray Manzarek, który jak wiadomo miał polskie korzenie. No i w utworze, który Państwu teraz zagramy, Jacin House, pojawia się fragment Poloneza Fryderyka Chopina. The Doors. Ktoś powinien za to usiąść. Ja myślę, że pan Machierowicz doskonale wie, o czym mowa. Dzień dobry. Znów jestem u Krzysztofa Tarasiewicza w gabinecie. Krzysztof, niedawno odbyła się konferencja Projekt Ziemia, druga część w Warszawie, organizowana przez Dante Szarnię, Magdalen Namo. Dlaczego się nie było na konferencji? Ludzie czekali się. Prowadzowałem do samej chwili, są wyłączone niestety. Miał być Jackowski, nie ma Jackowskiego. Zobaczmy, co dalej będzie. Znowu Twardowski jakiś. Dzień dobry. To już jest kolejna, szósta rozmowa z Krzysztofem Tarasiewiczem. Dziękuję. Także proszę Państwa, troszeczkę bzdury w radiu gadają. Mamy tutaj nowy program. Proszę, przećmimy te szumy. Ja tylko wyskoczyłam z domu, z sackiej tempy. Szumy.
postem łazienkowym. No bo ten kurczaczek za długo, jak i na scenie. Tego Markowskiego, jak on się tam nazywa. My tego nie musimy robić. I po prostu jak on tam za długo siedzi. Przodownikiem w przekładach no to jest oczywiście Hamlet, który ma bodajże 27 przekładów na język polski. Tutaj proszę Państwa, mamy program. Na temat niestety osób testycznych, że Krzysztof Markowski, prawda? No to, to taki facet, który nie istnieje w Facebooku, tylko jest jego imię i nazwisko, a tak naprawdę no to lawiruje facet Krzysztof Markowski, który przywłaszczył, proszę Państwa, telefon Kurczaczkowi. LG to telefon 450 zł, ale tutaj ja nie wiem, czy cena akurat jakąś rolę ważną odgrywa. Sam fakt, co się w Warszawie tutaj dzieje, to my będziemy się uśmiechać, co my będziemy... Tutaj zamiast Jackowskiego był jakiś Tarasiewicz, psycholog, teorię kwantową swoją reklamował, że ktoś tutaj za to powinien siedzieć. No dobrze, tam jedna sprawa, a tutaj druga sprawa, proszę Państwa, że facet stary widzi, że ma do czynienia z dzieckiem, na 21 lat chłopiec niepełnosprawny, to sobie przywłaszczył telefon jego, kilka razy tak przymierzał się i wtedy już można powiedzieć, że go ukradł w czerwcu pod koniec. Tak, to są różne teksty, pod koniec czerwca, gdy mu nie oddał i te setki pokazuje tylko, kusi, nie wiadomo, czy to nie jest czy jakaś pedofilia, bo nie wiadomo, z kim on się tam zadawał wcześniej, co on tam robił wcześniej, a jak ma 60 lat, no to chyba ma troszeczkę tego życia poza sobą, prawda? No i tutaj jesteśmy na Chełmskiej. Kręcone są filmy, proszę Państwa, tutaj pan Lipski myślała, że coś zarobi 100 zł dziennie, że dostanie catering, że dostanie jeść. Chciałaby zagrać. Warszawianka nie ma nic, bo pan Lipski straciła dom na trasie do Otwocka. Proszę Państwa, musiała oddać całą willę, miała bardzo dużą willę, ale może i chybsze, ja wiem, załatwiła sobie dwa domy pod lasem w Wielkopolsce. W Wielkopolsce przyjechała i nam tutaj bruździ, że wczoraj musiała być ta Grabowska do sprzątania przyszła po tej pan Lipski, która brudzi i jeszcze, proszę Państwa, na dodatek nie dość, że brudzi. Z Petersburga. No bardziej klasyczne, tak, ale tak. Chociaż mam też parę przemyśleń na ten temat, ale nie było brudzi, tam to jeszcze danych fragmentów, nie było. Śmierdzi tutaj też w domu. Także ta Ewa Grecja Wielka, jako ta Jadwiga, ona bardzo się tu wysprzątała wczoraj, a ta przylazła jeszcze wściekła. Trudno. Mam przemyśleń na ten temat. I może tym, panie profesorze, zajmiemy się po informacjach. Za długo siedził tego rzekomego Markowskiego, że aż myśmy zaczęły śledzić. Podejrzane, tak. Na własną rękę zaczęłyśmy śledzić, czy on w ogóle żywy, to po pierwsze, poza tym chłopak może w chęci odebrania telefonu, może się też szamotać z nim, no to jest stary dziad. Chciwy i pazerny, a to dziecko niepełnosprawne, no to to w pewnym sensie niepełnosprawne i to w pewnym sensie niepełnosprawne, chociaż jest różnica, te różnice trzeba zauważyć. Mówiłyśmy tu o moherowych lepszych, mówiłyśmy tutaj o moherowych gorszych. I tak samo tutaj moherowy taki, niepełnosprawny taki, niepełnosprawny taki, jak ludzie się różnią. Także tu jest Kiwicka. Pokazujemy Państwu na samym począteczku w kanale www.youtube.com u nas Iwicką. Jak tam można, czy stamtąd można szybko do nas tutaj na Saską Gębę dojechać 141 autobusem. Jak można bardzo szybko? No ten kurczaczek jest z Bydgoszczy, to zanim on się zorientował, że tam jest
ten facet 21, no to jakiś tam czas, mija. Czas i ten mija. I tutaj trzeba było kilka razy mieścić, a dziad nie chce mu oddać telefonu. Ile takich ludzi w Warszawie mamy chciwych, też u którego tam, gdzie balkoniki na Żyjeckiej 19 mieszkał święty ten wasz katolicki Mikołaj z białą brodą, bo tutaj Warszawa jest katolicka, moherowa, proszę państwa, i biała broda. No to też pobierał 400 zł od człowieka, to ma 550 do PS-u, a tam pospał 2 godziny, tyle tylko, że może te czasopisma trzymał, bo on je sprzedawał na centralnym podmetrem tu w Warszawie i taki był niebowzięty, że misję pełni, że sprzedaje takie informacje na temat bezdomnych, jako że nie miał nic, był bezdomny, a wysyłał. Proszę państwa, wysyłał zabawki. Zabawki wysyłał. Lalecki dziewczynkom, on nie miał nic. Ale wysyłał to, miał co miał, rozdawał to co miał, prawda? No, także widzicie państwo, że mogą być ludzie bardzo dobrzy, a mogą być ludzie bardzo źli. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką. Ty nadaje na radio, a tutaj pan zarabia na reklamę. Już na reklama, proszę państwa. Co to znaczy Warszawa? Handel majtkami, mydło i powidło. Mówią, że to jest jedna największa wiocha na świecie, ale my mówimy tutaj o wiosze na płocie. To jest takie typowe, to jedno z wielu, na jubilerskiej. Też ostatnio byłam na jubilerskiej, no to złe wibracje. I tak jak tutaj rozmawiam z von Lipski, ja mówię, słuchaj von Lipski, że jak się jest tam na tej jubilerskiej, no to człowiek może być ślepy i coś zauważy, że jakieś złe wibracje, że jeden na drugiego się gada, że ludzie się pomimo nie znają, udają, że znają, że dokuczają, że przyglądają się, a ty moje majtki masz, a ja twoje, których nie widać, a ty moje buty, a ja twoje. Już 222 osoby utonęły w Polsce od kwietnia, tylko minionej jesteśmy doby 4 osoby zginęły podczas kąpieli. Radio Maryja dzisiaj całą noc podawała czas w Polsce, nawet najczęstszą przyczyną tragedii nadwodą jest pływanie po alkoholu. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wspólnie 3 skargi na nową ustawę o Trybunale, a zaskarżyli ją Rzecznik Praw Obywatelskich, a także posłowie Platformy i Nowoczesnej. Barack Obama ostro o kandydacie Republikanów na prezydenta. Jego zdaniem Donald Trump nie ma kwalifikacji, by zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump nie pozostaje dłużny. Powiedział, że prezydentura Obamy to katastrofa. Polska przywraca dzisiaj mały ruch graniczny z Ukrainą, zawieszony w związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński dodaje jednak, że z powodów bezpieczeństwa nie został przywrócony mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim. Rosjanie nadal będą musieli mieć wizę. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. W Locarno rozpoczyna się dziś festiwal filmowy. O nagrody będą walczyć też polskie produkcje. W konkursie głównym znalazł się film Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego. To historia rodziny Beksińskich. W głównych rolach wystąpili Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik oraz Aleksandra Konieczna. Polska premiera filmu zapowiedziana jest na 30 września. Z kolei w sekcji Tydzień Krytyki Filmowej wśród 7 produkcji z całego świata znalazł się Mnich z Morza Rafała Skalskiego oraz Komunię Anny Zameckiej. W prestiżowej sekcji Science of Life wśród 8 filmów zostanie pokazany nowy film Anny Sasnal i Wilhelma Sasnala Słońce to słońce mnie oślepiło z Rafałem Maćkowiakiem. Warto jeszcze dodać, że w tym roku First Look, czyli sekcja prezentująca projekty filmowe w fazie postprodukcji, będzie poświęcona polskiemu kinu. O 65 tysięcy euro walczyć będą m.in. Ptaki śpiewają w Kigali, Joanny Koskrause, Kamerdyner Filipa Bajona oraz Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Na nagrodę ma też szansę Magdalena Schwarzwald, która została nominowana do konkursu na najlepszy europejskiego reżysera castingu. Migranci poszukujący w Niemczech schronienia to bohaterowie pracy Juliana Rosefelda, którą do 26 sierpnia można oglądać w Nowym Teatrze w Warszawie. Artysta zaprosił do współpracy 120 osób, uchodźców oraz Niemców, których przodkowie byli imigrantami. W swojej wideoinstalacji przygląda się stereotypom, tłumaczy kuratorka wystawy Agnieszka Pindera. Te 9 ekranów skupia różne grupy etniczne i te grupy etniczne wykonują działania, które stereotypowo przypisywane są w kraju.
krajach zachodnich, takich jak Niemcy, właśnie migrantom. Są to prace wykonywane przez migrantów. Są to więc najczęściej prace usługowe. Widzimy prace sprzątaczek, kucharzy fast foodowych, śmieciarzy bądź roznosicieli gaz. Praca Juliana Rosenfelda powstała wiele lat temu, ale jej przekaz jest wciąż aktualny. Radio Tok FM jest patronem medialnym wystawy Asylium. Bezpłatne warsztaty teatralne we wrocławskim Teatrze Pantomimy. Ruszają one w kolejnym sezonie artystycznym, ale już można się zapisywać. Chodzi o akcję Edukacja 2.0, lekcje teatralne dla nauczycieli oraz warsztaty dla pedagogów teatralnych. Szczegóły na stronie wrocławskiego Teatru Pantomimy. Kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 10.40. Zapraszam. Pogoda. Najwięcej słońca dziś ma być w okolicach Trójmiasta, Katowic, Krakowa, w Tatrach i w Bieszczadach, ale także w centralnej Polsce teraz się przejaśnia, choć do końca dnia i w centrum i na zachodzie może pokropić. A na termometrach zobaczymy od 21 stopni w Zakopanem do 25 w Lublinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pokazujemy Państwu kanał Witeklandia. Możecie Państwo oglądać kanał Witeklandia. To będzie program Obudź się Polsko. Cezary Łasiczka, program Owczarek. W studiu w Gdańsku profesor Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, i trwa jubileuszowy 20. Festiwal Szekspirowski. Przed informacjami mówiliśmy o śnie nocy letniej. I tak sobie pomyślałem, panie profesorze, nie jestem w ogóle koneserem ani znawcą teatru, więc tak tylko się przypatruję od czasu do czasu. Ale mam jakieś takie przeświadczenie, że jak sztuka rosyjska, to znaczy jak sztukę robią Rosjanie albo grają Rosjanie, no to muszą być czapki, uszatki i nawiązanie do konsumpcji alkoholu ponad, jak powiedzmy, normatywnej. A jak sztukę robią Polacy, no to musi być dużo biegania po scenie i koniecznie dużo palenia papierosów na scenie. Bo to oznacza, że wtedy jesteśmy taką awangardą, jak palimy na scenie. Proszę powiedzieć, że nie mam racji, panie profesorze, po prostu... W dzisiejszych czasach to jeszcze można dorzucić parę takich elementów, ale z piciem to rzeczywiście u Rosjan jest zabawnie. Jeszcze przed wojną była inscenizacja Hamleta, którą odtworzono parę lat temu i tę odtworzoną inscenizację obejrzałem. Aha. I tam Hamlet jest pijany od początku do końca, jest pijanicą po prostu. I cała ta sprawa w Elsynorze jest jakimś pijackim majakiem. Również tam wygłupy jakieś są, on taki błaznowaty jest. I co mnie najbardziej zafascynowało, to była reakcja publiczności. W zachodniej Europie, przepraszam, jakby Hamlet był pijany, to widać byłoby od razu, że nie nadaje się do pełnienia jakiejkolwiek funkcji poważnej w państwie, bo jest nieodpowiedzialnym człowiekiem, nie umie kontrolować swojego nałogu. Natomiast w Rosji widać było taką falę ciepłej sympatii bijącą z widowni. No i jest to jeden z naszych, to swój chłop. I to takie było dosyć zabawne. Te cechy narodowe, tutaj rzeczywiście pan redaktor mnie zaskoczył. Był okres, kiedy w teatrach angielskich z zamiłowaniem naśladowano żyjących polityków i aktorzy naśladowali ich sposób mówienia, co było czytelne oczywiście tylko dla Brytyjczyków. U nas też to bywało, ale u nas miało podtekst polityczny. W latach komuny aktorzy umieli naśladować sposób mówienia Gomułki, czy później Gierka, różnych dygnitarzy partyjnych i z tego potrafili zrobić użytek na scenie ku uciesze ludzi. Ludzie uwielbiali te aluzje polityczne, mniej czy bardziej skrywane. Czy w Polsce bieganie może...
może będę musiał zwrócić baczniejszą uwagę. Bieganie papierosy, proszę zwrócić uwagę na papierosy. Papierosy, tak, ale to dzisiaj jest modne przerywanie sztuki, żeby podkreślić umowność sztuki teatru, że cały czas bierzemy udział w zabawie i w pewnym momencie reżyser każe aktorom przestać, i aktorzy mają przerwę i sobie siadają, improwizują i palą papierosy z reguły. Niekiedy są to... Pamiętam, zwróciłem uwagę u Kieślowskiego w tych krótkich filmach, o, że bardzo często bohaterowie piją mleko z butelki. Wtedy było jeszcze mleko rozwożone po domach, w butelkach. U mnie też było, ale ja nigdy z butelki nie piłem. No, a tam może u niego... pan profesor nigdy na kasę nie wracał. A w jego filmach kobiety też z butelki mleko. Także to można takie charakterystyczne cechy wyłapać. A czy kino tak bardzo zawładnęło naszą duszą, że reżyser musi przypominać publiczności, że mamy do czynienia z innym medium? Halo, jesteśmy w teatrze, to jest wszystko umowne, to jest wszystko zabawa, więc teraz moi aktorzy przerwą i zapalimy papierosa, żeby państwo wiedzieli, że to jest jednak teatr. To nie jest wpływ kina, to jest raczej wpływ performansu, gdzie nie ma fikcji, nie ma świata fikcji, nie kreuje się wydumanych przestrzeni i innego czasu. Performer bierze udział w tym samym wydarzeniu, co widzowie. To jest uczestnictwo. To nie jest to, że ktoś komuś coś pokazuje, ale ta magiczna, jak piszą i mówią, magiczna energia przepływa od performera do widzów, czy do innych obecnych i od nich do performera. I to w znacznym stopniu przeniknęło do teatru razem ze sztuką ciała, różnymi, niekiedy bardzo bulwersującymi działaniami artystycznymi dzisiejszego świata. To szeroką ławą wtargnęło do teatru, zawładnęło nim, wymieszało się i powstaje coś nowego, coś z pogranicza. Teatr się nie poddał całkowicie, ale właśnie słyszy się co rusz nawoływania do prawdy. Dzisiaj modne w kręgach teatralnych jest mówienie, że tradycyjny teatr to udawanie, to właśnie ta gra, na tradycyjną grę aktorską patrzy się z pobłażaniem, że to jest konwencja, to jest nieprawdziwe. Prawdziwe, aktor ma się na scenie zachowywać tak jak w życiu codziennym i ma tak mówić. I to oczywiście jest też konwencja, prawda? I to nie można od tego uciec i to też jest zadanie reżyserskie, aktorskie, wyćwiczone na próbach i to też jest konwencja. Każdy dobrze wyszkolony aktor potrafi zagrać na scenie człowieka, który mówi tak jak w życiu codziennym. Dla widzów jest to niekiedy denerwujące, bo i dykcja, i nośność głosu na tym cierpią. Także bardzo często teatry uciekają się do pomocy mikroportów. I tu jest cały szereg zjawisk dzisiejszego teatru, który wynika właśnie z tego zmiksowania czy wtargnięcia dzisiejszej sztuki do teatru. Aktor ma nie grać, tylko ma być tym to jest taki Stanisławski do skrajności doprowadzony, że aktor swoją obecnością już zaznacza to, co trzeba. Nie musi grać. Dlatego i w tym ma się wyrażać prawda. Panie profesorze, tak powrócę na festiwal szekspirowski za 20 lat, to myśli pan, że już te mutki przeminą i jak gdyby będziemy z powrotem w... Sądzę, że w jakimś stopniu tak, bo nasz teatr jest bardzo zapatrzony w teatr niemiecki, a tak jak w ostatnim roku parę sztuk niemieckich widziałem, tam wraca stare i tekst wraca. Właśnie to przerywanie tekstu czy miksowanie tekstu wynika z takiej bardzo modnego zaznaczania niewiary w prawdę literatury. Teatr dzisiejszy, tego nurtu, o którym mówię, odwraca się od literatury i literackości, ponieważ
uważa, że to jest jeszcze jedna konwencja. Język sam w sobie jest konwencją regulowany przez reguły gramatyki. A super, mamy... to nie można o tym powiedzieć. Trzeba ludziom marnować godziny wieczorne. Zobaczymy, no, bo myślę, że może jest tak, że reżyser nie do końca uważał na zajęciach i właściwie warsztat trochę cierpi. I mówi, no bo wie pan, to można tak, prawda, jak Rodko siedzieć latami po to, żeby po tam 50 latach namalować czarny kwadrat i powiedzieć to, albo można powiedzieć, kurde, nie, trochę niewiele potrafię, więc namaluję czarny kwadrat i powiem, że to jest poszukiwanie prawdy. Tak? To proszę, niech pan przyjdzie i nam o tym powie, ale zobaczmy może sztukę jakąś inną. Oczywiście, że można to i banalizować i naigrywać się z tego. Panie profesorze, to jest poszukiwanie prawdy z mojej strony. Każdy ma do tego prawo. Ja tylko próbuję przedstawić punkt widzenia osób, które się angażują w tworzenie teatru tego typu. Bardzo często jest to teatr z misją. Ten teatr, dlatego ci ludzie często są bardzo poważni, bez dystansu do siebie i tego, co robią. Śmiertelnie poważni są, bo misja polega na zmienianiu człowieka i sposobu, w jakim percepuje świat. Przyszedłem, panie profesorze, uśmiechnięty, wyszedłem znudzony. Więc zmiana miała miejsce, bardzo wyraźna. No tak, ale to jest dowodem na to, ile jest jeszcze do zrobienia. Także pańskie reakcje negatywne są potwierdzeniem założenia artystycznych. Jest do zrobienia, niech pan wyśle tych reżyserów do szkoły z powrotem.